Teraz mam jedno pytanie. Co byście zrobili, jakby was dzieci kłamali od dziecka? I wasze rodziny okłamują od dziecka. I wszystkich okłamują i okradają. Wy nieświadomie to patrzycie, jak okradają i kłamią, kradną, kłamią i mordują. I wszyscy chodzą z patologii, wszyscy cierpią w rodzinach. Co mi powiecie, ludzie, na tą prawdę? Że wszyscy cierpią na tym świecie. Każdy ma problemy w rodzinach. Są patologie, alkohol, narkotyki, są morderstwa, złodziejstwa, jest kłamstwo. Co mi powiecie? To świat jest przeklęty. Jednym ratunkiem jest Chrystus. Powiem wam, kim jest Chrystus. Bóg, który jest duchem. Wszedł na ten świat i narodził się z kobiety jako człowiek. Jezus jest wielkim, potężnym Bogiem, który zostawił swoją chwałę, żeby ratować ludzkość. O ludzkości! O ludzkości marności! Posłuchajcie prawdy, bo prawda was wyzwoli. Bóg jest naprawdę prawdziwy. Bóg chce, aby każdy z was poznał prawdę i był zbawiony. Musicie zrozumieć pewną prawdę. Diabeł jest pokonany. Szatan jest pokonany. Jezus zapłacił najwyższą cenę za każdego człowieka. To się nazywa Ewangelia Boga. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest mocą. A ja wam powiem, że Bóg chce, abyście go poznali. Jeżeli osobiście nie poznasz Boga, czeka cię klęska, potępienie. Wiecie dlaczego? Bo żyjesz w grzechu, a grzech jest obrzydliwością. Dlatego Jezus na krzyżu stał się obrzydliwy. Obarczony twoim grzechem, zapłacił naszą winę. Powiem wam lepiej. Ja nigdy nie różniłem kiedyś. Kiedy żyłem w grzechu, byłem przestępcą, siedziałem w więzieniu. Kradłem, trwałem, robiłem ryzykowne rzeczy na tym świecie. I powiem wam prawdę, między tamtym Dawidem, bo się nazywam Dawid Raszkiewicz, tamtym Dawid, a zwykły człowiek tego świata, nic się nie różniliśmy. Bo ciąży na nas, na człowieku grzech, przekleństwo, potępienie, obrzydliwość. Dlatego egzystencją człowieka jest śmierć. Żeby narodzić się na nowo, trzeba umrzeć. Dlatego rodzić się, aby umrzeć i umierać, aby żyć. Oto pełna Boża Ewangelia. Jezus, który stworzył człowieka, sam narodził się jako człowiek na tej ziemi i oddał swoje życie. Z własnej woli pozwolił, żeby go rozwalili. Tej potaczku, panie. Rozwalili Jezusa. Rozszarpali Jego ciało. Opozwoliły na wszystko. Więc po to, aby Ciebie przyprowadzić do domu. To jest pełna Ewangelia. Musimy przeciwstawić się tej kłamstwie. Kłamstwo! My dzisiaj obalamy kłamstwo! Dlaczego to jest tak ważne? Bo Jezus Chrystus jest moim Stwórcą i mamy z Nim osobistą relację! On zaprowadził porządek, pokój, Boży pokój z Ojcem! Między człowiekiem a Bogiem mamy pokój z Bogiem! To jest cud! Wydarzył się cud! Oto są ludzie, którzy rzeczywiście znają Boga! Oni z całego serca chcą, abyście ludzie poznali prawdę! Bo żyjecie w kłamstwie, zaczarowani przez Jezusa, a Jezus w prawdzie przyszedł na świat. W prawdzie pokazał nam drogę. On w prawdzie pokazał nam prawdę, drogę i życie. Prawdziwą drogę do życia w Królestwie. Słuchajcie, Królestwo Boże jest duchowe, dlatego go nie dostrzegacie. Bo jesteście zaczarowani przez diabła, ja ogłaszam diable. Przypominam ci krew Jezusa, przypominam ci zwycięstwo Jezusa na krzyżu. Diabeł, szatan jest pokonany. Ogłaszam człowieku, że musisz poznać prawdę, a prawda cię wyzwoli. Ja byłem narkomanem, przestępcą, hazardzistą. Siedziałem 3 razy w więzieniu, ale to jest punkt w moim życiu. Zacząłem żyć się do nieba. Jeżeli naprawdę Bóg istnieje, to niech zmieni mnie, niech mi się objawi. Słuchajcie ludzie, ten Jezus, o którym nam mówili, on naprawdę żyje. Nie zacząłem go szukać, krzyczałem do nieba. Co się stało? Bóg nagrada tych, którzy go szukają. Bóg nagradza tych, którzy go szukają! Bóg nagradza tych, którzy go szukają! Dość kłamstwu, mówię, dość! Ludzie, jesteście cenni! Nie należycie do Boga, musicie do Niego należeć! Wyrzeknijcie się diabła! Wyrzeknijcie się diabła, bo jesteście pod nielegalnym Jego panowaniem! Mówię wam prawdę! Musicie narodzić się z Boga, bo Bóg narodził się jako człowiek! To jest pełna Boża Ewangelia! Dość kłamstwu! Dość! Ten świat zostanie zniszczony! Jezus przyjdzie ponownie, apokalipsa jest prawdą!
Apokalipsa jest prawdą. Królestwo Boże jest prawdą. Piekło jest prawdą. Ratujcie się, ludzie. My z miłości do Boga, znając prawdę, błagamy was. Pojednajcie się z Bogiem, bo Bóg posłał swojego Syna, aby stał się obrzydliwym grzechem potępionym. Dlatego to jest super ważne, to jest bardzo ważne. Niszczymy dzieła diabła. Diabeł jest malutki. Diabeł jest pokonany, jest ograbiony. Diabeł nie ma władzy. My mamy w imieniu Jezusa władzę nad diabłem. I ogłaszam, diable, twoją klęskę. Trzymaj się z dala od tego miejsca. Ja łamię wszystkie twoje blokady teraz. W imieniu Jezusa. Ojcze, niech się żyje twoje królestwo w mocy. I ogłaszam wam, ludzie, jeszcze raz. Zapłacił Jezus za was cenę. Ten sam Bóg, który was stworzył. Musicie poznać prawdę, narodzić się z jego ducha i wrócić do domu, do królestwa na wieczność. Jeśli tego nie uczynisz, jesteś buntownikiem. A buntownicy nie wejdą do królestwa. Wzywamy Twoje imię, Ojcze, na tym miejscu. Ojcze, wzywamy Twoje święte imię. Zwycięstwo. Zwycięstwo nad śmiercią. Zwycięstwo. Ty zwyciężyłeś, Panie. Ty nas wyzwoliłeś, Panie. Uwielbiamy Cię. Dziękujemy Ci, Panie. Ja na tym miejscu ogłaszam Twoją prawdę. A diabeł nas nie może przemóc. Bo Pismo Święte jest prawdą. Słuchajcie, ja mam jeszcze jedno pytanie. Czy wierzycie, że na krzyżu zostało krzyżowanych z Jezusem dwóch złoczyńców? Prawda czy kłamstwo? Czy na krzyżu zostało krzyżowanych z Jezusem dwóch łotrów? Prawda czy kłamstwo? Jeżeli to jest prawda, to zadaj sobie pytanie, skąd o tym wiesz? W co wierzysz? Bo ja wierzę, że to jest prawda, bo tak jest napisane w Piśmie Świętym. Powiem ci, lepiej nie jest napisane o tobie w Piśmie Świętym. Że Bóg cię stworzył i jesteś pod panowaniem diabła. Dlatego posłał swojego Syna, by cię odkupić. Jezus swoją krwią odkupił cię i napisane jest o tobie, że musisz narodzić się na nowo. I to jest dar. A w tym wszystkim czeka cię dziedzictwo. Dziedzictwo Królestwa Bożego. Napisane jest o człowieku w Biblii. Napisane jest o was w Piśmie Świętym, że każdy musi poznać prawdę. Napisane jest o nas. Pismo Święte mówi o nas. Mówi o tym, jak Jezus jest dobry, sprawiedliwy i potężny. Całe Pismo Święte natchnione jest przez Boga. Bóg jest autorem Pisma Świętego. Więc ludzie, opamiętajcie się. Zacznijcie czytać Pismo Święte i zacznijcie wołać do Jezusa. Najważniejszym aktem twojej wiary jest uwierzyć w Ewangelię. I tak naprawdę zacząć wierzyć Bożą wiarą. Boża wiara powoduje, że mamy moc w imieniu Jezusa. Uzdrawiać chorych, wypędzać demony i wszczytać umarłych. Oto pełna Ewangelia. Ewangelia Bożej mocy. Jak napisane jest w Piśmie Świętym. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Diabeł przegrał, szatan przegrał, królestwo ciemności jest rozbrojone. Każdy człowiek na tej ziemi musi poznać prawdę. Dziękuję. Excuse me, ladies. Hello. Hello.